Cześć kochani, ja jestem Sylwia Testuje, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Czy wiedzieliście, że w McDonald's ponownie pojawił się zestaw Bambi? A z racji tego, że za pierwszym razem ja go nie zdążyłam przetestować, to dzisiaj wybierzemy się do Maca i przetestujemy ten słynny czarny sos, no i te serowe gwiazdki. Ale na początku zajrzyjmy jeszcze do mojego albumu Gangu Produkciaków. Mam tutaj kolejną porcję naklejek. Cały czas odbieram maskotki za uzbierane naklejki. To jest mój już trzeci album, kochani, a aktualnie mam tych naklejek tylko i wyłącznie 15. Ale do końca akcji jest jeszcze sporo czasu. Dajcie znać na dole koniecznie w komentarzu, ile maskotek za naklejki udało Wam się odebrać. Oczywiście wiem, że spora część z Was również kupuje te maskotki. Ja jednak skupiam się na tym, aby uzbierać naklejki. Kleiłam już ich tutaj 6 i mam ich 21. Teraz czas na kolejne. Za chwilę, kochani, wybierzemy się do miasta. Zabieram Was do Maca. Sprawdzimy sobie ten zestaw Bambi. Jestem mega ciekawa, jak on smakuje. 27 naklejek w albumie. Do odebrania produkciaka za połowę ceny, czyli za 24,99 brakuje mi tylko 3 naklejek. No i w zasadzie połowa albumu jest jeszcze tutaj do wypełnienia. No dobra, album sobie odkładam tutaj na miejsce. No a teraz zobaczmy sobie jeszcze ten zestaw z McDonald's Bambi. Bambi w ogóle tutaj wygląda przepięknie na tej sesji zdjęciowej. Ja jeszcze nie widziałam na żywo tego zestawu. Widziałam tylko na różnych filmach, jak ktoś je testuje. Zobaczmy, co tutaj dokładnie wchodzi w skład takiego zestawu. Okej, mamy McNuggetsy, czyli coś, co ja bardzo, ale to bardzo lubię. Serowe cheddar gwiazdki. Jestem serożercą. Uwielbiam ser, szczególnie taki smażony, jakieś serowe nuggetsy, więc to może być naprawdę fajne. Czarny sos, to jest coś, czego jestem mega ciekawa, na bazie sosu sojowego i pieprzu. No nie wiem, czy to będzie takie fajne. Frytki tradycyjnie i mamy tutaj jeszcze McFlurry Skittles. No to teraz już nie traćmy czasu, tylko wbijamy do Maca. Chodźcie razem ze mną na miasto, będzie to taki mały vlog. Może pójdziemy sobie jeszcze na jakieś małe zakupy, zobaczymy jak tam nastrój, czy uda mi się w ogóle kupić ten zestaw, bo z tego co wiem, to dokładnie dzisiaj on ponownie się pojawia w McDonald's. Chodźcie razem ze mną, nie traćmy czasu, jedziemy na miasto. Ależ jest piękna pogoda, po prostu idealna jesień. A ja już jestem na miejscu, musimy sobie tylko wejść do galerii, bo właśnie tam jest McDonald's. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy bardziej KFC wolicie, czy też może McDonalda. Z tego co widzę, to w Macu jest mnóstwo ludzi, ale widzę też reklamę Bambi. Co my tutaj mamy nowego? Nie ma tutaj takich typowo jesiennych rzeczy, ale jest zestaw Bambi, którego jak widzicie nie da się normalnie kupić. Aby go dostać, trzeba zeskanować sobie aplikację. Sprawdzam sobie tutaj jeszcze jakieś inne zestawy, bo jak się weźmie jakiś powiększony zestaw, to można dostać jeszcze jakąś darmową szklankę czy coś takiego. No dobra, ja skanuję aplikację. No i jak widać, udało się. Zaznaczam sobie tylko, że biorę to sobie na miejscu. Okej, wybieram jeszcze dokładnie, który zestaw chcę. Do tego weźmiemy sobie jeszcze dodatkowy ketchup. Zapłacone, bierzemy sobie numerek. Coś tu się stało z tym paragonem, że jest mega, mega wygięty. To jest numerek 042. Szybko sobie zerkam jeszcze, czy coś jest ciekawego w Happy Mealach. Niestety nie. Nie ma nic ciekawego, jakieś takie słabe są te zabawki. Ej, co jest grane? 42 już się wyświetla. To jest najszybciej odebrane zamówienie chyba w moim życiu. To dosłownie trwało 20-30 sekund. Mamy to. Zobaczcie, w ogóle cała tacka jest w tym takim jakby merchu i wzorze Bambi. Mamy też sos, no i najważniejsze jedzenie. Mega mi się podoba, że mamy tutaj taki box, takie pudełko. Z tej strony mamy fryteczki. Frytki jak frytki tradycyjne. No i mamy te gwiazdki serowe, ale czadowo one wyglądają. A teraz jak smakują? Poczekajcie. O wow, ile tam sera jest w środku. Faktycznie to jest cheddar, czyli taki pomarańczowy ser, ale jakoś to nie jest tak mocno rozpuszczone, jakoś tak dziwnie, jakby tam były jeszcze kawałki sera. Otworzyłam sobie już wcześniej ten sos, może go teraz sobie jeszcze przetestujemy. No z sosem smakuje to trochę lepiej, sos naprawdę jest bardzo, ale to bardzo dobry. Moja ocena? Słuchajcie, no jakoś trochę się zawiodłam. Wszyscy mówili, że ten zestaw jest taki fajny, w ogóle wyjątkowy,
Dobra, wygląd 10 na 10, ale jeśli chodzi o sam smak, to jakoś mnie to nie zachwyca, wiecie? Te gwiazdki wyglądają naprawdę fajnie. Jak widzicie, wzięłam sobie ten zestaw i poszłam troszeczkę dalej. Nie siedzę już przy McDonaldzie, bo tam jest mnóstwo, mnóstwo osób. Nuggetsy, no jak to nuggetsy, pychota. Zobaczcie, w ogóle jedna gwiazdka, która tam była, było ich tylko 3, była w ogóle połamana, słabo jakoś tak usmażona. Szału to nie robi. Jestem serożercą. Uwielbiam ser, a to mnie jakoś nie powaliło. Wiecie co? Nuggetsy 100 razy lepsze. Ale no nie będę oszukiwać. Zjadłam to wszystko, żeby się nie marnowało, więc wyrzucamy pudełeczko i teraz czas na zakupy, zakupy. Sensei mnie zawołał, słuchajcie, tutaj zaraz obok był. Mnóstwo rzeczy na Halloween. Fajne jakieś ozdoby. Ej, co ja znalazłam? Czy to jest... A, Baby Yoda z Mandaloriana, ze Star Wars. Jeżeli ktoś mnie uważnie ogląda, jeżeli ktoś ogląda wszystkie moje filmy i shortsy, to wie, że ja kocham Star Warsy. Nie tylko filmy, nie tylko seriale, ale też bajki. Przede wszystkim też książki i komiksy. Ten świat Star Wars jest tak duży, tak wspaniały, a ja go po prostu uwielbiam. O, wow. Mega cute to wygląda. Nie będę niczego brała, bo szczerze mówiąc, to niczego nie potrzebuję. Ale chyba najbardziej wpadło mi w oko taki ręczniczek na głowę, który się zakłada, gdy mamy mokre włosy i to wygląda jak głowa Baby Yody. Wygląda to po prostu genialnie. Nie miałam pojęcia, że takie coś jest w Sinseju. Wow, coś jeszcze ze Stitcha znalazłam. To chyba jest jakaś resztka kolekcji dawnej. Tutaj mamy również taki ręcznik na głowę i fajną szczotkę do włosów. Fajnie to wygląda. O wow, i nawet coś z Wednesday. Szybki wypad do Senseja i co ja zrobiłam? Mam całą torbę zakupów, nie mogło się to skończyć inaczej. Dobra, wracam do domu i pokazuję Wam, co kupiłam. No siemanko, jestem z powrotem, tu jest cała moja torba z zakupami, ale zacznijmy od początku. Zestaw Bambi z McDonald's. O co to całe halo? To nie jest nic specjalnego. Zwykłe frytki, zwykłe nuggetsy. No dobra, wielki plus za ten cały jakby taki content, że to mega fajnie wygląda. W sensie, że jest to pudełeczko. Oczywiście fajny jest ten zestaw naklejek, mega fajnie to wygląda. To są naklejki Bambi, tutaj mamy jakieś fajne napisy i przede wszystkim mamy tutaj jakieś nuggetsy. Nigdzie nie widzę serowych gwiazdek, tylko widzę wszędzie tutaj tego nuggetsa. Czyli pudełko fajne, naklejki ok. Tutaj sobie jeszcze wzięłam to takie coś, co było na tacce położone, ale jeśli chodzi o smak... szału nie robi. Te gwiazdki serowe mogłyby być zdecydowanie lepsze. A teraz czas na zakupy Senseja. Wiecie co? Nie kupiłam nic dla siebie. Mam tutaj torbę wypchaną rzeczami dla mojego syna. Kurteczka, nie było nic specjalnego, wzięłam taką szaro-zieloną. Czapeczka, uwielbiam czapki. Ta jest mega cute, wzięłam mu taką szarą, Mikołajowi. Zobaczcie, jak fajnie wygląda, tutaj ma jakiś napis level up. Ej, fajnie będzie chyba pasować do tej kurtki, co nie? Spodnie cieplutkie, polarowe. Bo Mikołaj to jest mały zbój, który uwielbia chodzić na dworzu, nawet jak jest mega zimno, więc wiecie, no musiałam go tutaj wyposażyć w ciepłe ubrania. I najsłodsza rzecz na świecie, czyli słodkie, małe, urocze piżamki. Piżamka taka, zobaczcie, granatowa w paseczki, tak, już z długimi spodniami, krótkie spodenki z piżamy już zostały odłożone, a druga piżamka jest taka trochę szkolna, chociaż Mikołaj nie chodzi do szkoły, jest za malutki, mamy tutaj taki napis My school is so cool. Mamy taką bluzeczkę i do tego długie spodnie. Ale mam coś jeszcze, zobaczcie co znalazłam. Już rok temu, gdy ozdabiałam dom na Boże Narodzenie, chciałam mieć jedną fajną rzecz. Otóż takie białe, fajne domki, takie jakby kamienice, tylko że one były wszędzie mega, ale to mega drogie. Jeden domek kosztował nawet 50 zł, taki wiecie, malutki. A ja tutaj znalazłam takie oto domki. Zobaczcie, o to właśnie mi chodziło. To w ogóle są oczywiście lampioniki. Taki domek, tutaj z taką kokardką, którą jak chcecie możecie ściągnąć albo możecie zostawić, kosztował, moi drodzy, 16 zł. Wzięłam ostatnie sztuki, widziałam jak jedna pani za mną tam zerkała mi aż przez ramię, czy chociaż jeden domek zostanie, bo ja wzięłam sobie zestaw 3 takich domków. 3 domki, każdy w innym rozmiarze. Zobaczcie, ten jest troszeczkę mniejszy od tego. I do tego jeszcze
trzeci taki malutki za 12,99. Trzy takie domki to jest właśnie coś, co już chciałam mieć w zeszłym roku u siebie w domu. Koniec tego dzisiejszego dnia, koniec vlogowania, koniec zakupów, koniec jedzenia McDonalda. Dzięki wielkie kochani, że byliście razem ze mną. Dostawałam od Was po prostu dziesiątki komentarzy. Mnóstwo, abym poszła do Maka i przetestowała zestaw Bambi. I co się okazało? Że szału nie robi. Sylwia testuje, jakoś nie była zachwycona, ale jeżeli Wam smakuje, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, bo myślę, że wszyscy w ogóle idziemy na ten zestaw, dlatego że on po prostu fajnie wygląda, że to jest taki fajny czarny box, że mamy czarny sos, który naprawdę jest bardzo dobry i mógłby zostać na stałe w McDonald's, no i przede wszystkim, że mamy tą taką fajną tackę z wzorami Bambi, no i oczywiście zestaw naklejek. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Pamiętajcie, że w każdym odcinku teraz vlogowym będę wklejać kolejne naklejki. Słuchajcie, jeszcze trochę mi zostało, ale spokojnie, kolejna maskotka będzie odebrana już wkrótce. Buziaki dla Was! Do usłyszenia! Pa, pa!